Cześć kochani, dzisiaj nagrywam z dosyć nietypowego miejsca, dlatego że jesteśmy w lesie, jak widać, wszędzie fajnie zielono, ale mi się podoba. Ale porozmawiamy na temat dosyć bardzo ważny, przynajmniej dla mnie. Dla mnie to jest ważne, mam nadzieję, że dla innych osób też jest ważny, mimo że chyba o tym jeszcze nie wiem. W każdym razie była ostatnio sytuacja, tutaj dostajecie screen w prezencie. Oczywiście wszystkie dane wycięte, w każdym razie jak na screenie widzicie, zostałam nazwana cnotką niewydynką i sobie z ciekawości weszłam po prostu na ten profil. No i tak sobie patrzę i co? No same zdjęcia takie, wiecie, wyuzdane, gdzie tutaj było coś pokazane, tam na dole było coś pokazane. No i szczerze mówiąc, no ja tutaj nie będę jakby mówić, co mi się podoba, jakie kobietki mi się podobają, no ale szczerze mi się to takie zachowanie na pewno nie podoba. W każdym razie, no powiem szczerze, dla mnie to jest dziwne, że takie osoby obserwują mnie, bo to była osoba, która mnie obserwowała, ja ją zablokowałam, więc wam nie pokażę, bo nie zdążyłam zrobić screena, zanim jeszcze mnie obserwowała. W każdym razie pisało tak, że obserwuj, czyli mnie obserwowała. No i wracając, no powiem szczerze, bardzo przykre, że dziewczyna, która się nie szanuje, zwraca mi uwagę, że to ja nie mam tak jakby szacunku do siebie, no i że jestem jeszcze cnotką niewydymką. Ja wam powiem tak, ja słowa cnotka niewydymka kierowane w moją stronę uważam za jeden wielki komplement. Naprawdę, dlatego, że to jest dzisiaj bardzo mało spotykane i bardzo po prostu wspieram wszystkie inne cnotki niewydymki. Poważnie, ja się z tego cieszę. Ja uważam, że cnoty takie właśnie jak czystość powinny być praktykowane i powinny po prostu też nauczane w szkołach i po prostu w mediach również. A wiadomo, że w mediach no właśnie promuje się tylko takie rzeczy, jak ta dziewczyna nam ukazywała. No, wy tego nie zobaczycie, bo tutaj nie będę promować takich rzeczy. No wiadomo, tutaj jest kanał właśnie taki katolicki. Mamy tutaj jakby motywować się w wierze i w czystości, a nie pokazywać sobie wzajemnie małe co nieco. Ja nie będę ukrywać, wiecie co, ja może to zabrzmi dla niektórych teraz bardzo dziwacznie, ale ja powiem szczerze, ja się czuję świetnie w swoim ciele, ja czuję się piękna, czuję się atrakcyjna, ale to nie oznacza, że mam wchodzić do netu i tutaj nie coś odkryte, tam na dole jest mieć odkryte co nieco, no wiadomo, no fajne rzeczy, no nie ma co tutaj mówić, że jestem brzydka na siłę i robić siebie z takiego, wiecie, taką, jak się to mówi, taką sztucznie skromność, bo my ludzie, my kobiety szczególnie, tutaj, bo wiadomo, mężczyźni to mężczyźni, ja was uwielbiam mężczyźni, ale teraz mówimy o kobietach. Wracając, tutaj jakby my kobiety po prostu powinniśmy się wzajemnie wspierać i wzajemnie powinniśmy siebie wspierać jakby też jakby w swojej atrakcyjności. Oczywiście nie powinniśmy nikogo obrażać, że ta jest taka, poważnie nie wkraczajmy na to, jak ktoś wygląda, bo to nie my sami sobie wybraliśmy wygląd. Ale ja Panu Bogu bardzo dziękuję za to, jak wyglądam. Naprawdę ja się bardzo cieszę i ja Jemu za to po prostu dziękuję, naprawdę nawet w modlitwie. Ja uważam, że jeśli ktoś jest naprawdę piękny, to ta wiara go jeszcze bardziej jakby tak wiecie, umacnia w tej piękności. Tak bym to powiedziała, dostaje taką łaskę też piękności. Jest mi bardzo przykro, bo niektóre dziewczyny naprawdę promują takie rzeczy typu, znaczy ubrania typu takie, że to takie rzeczy kiedyś były modne i kiedyś się takie rzeczy mówiło wprost, że to ubierają tylko kobiety lekkich obyczajów. A teraz nawet w sklepach promuje się ubieranie, no właśnie, no wiadomo jakie, takie w braku szanowania samego siebie, no. No mi jest osobiście, matko, jedna coś tu leciało, mi jest osobiście bardzo, ale to bardzo przykro, że dziewczyny po prostu pokazują to i są z tego dumne. Mnie to przeraża, powiem wam szczerze, ja nie wiem, ja tego nie rozumiem. Ja się czuję źle, gdy wyszłabym na przykład na miasto, gdy po prostu jestem, nie wiem, na zdjęciach pozuję na przykład do filmiku. Mnie by było źle, gdy ja bym miała coś tutaj odkryte i coś na dole. Ja bym się wręcz jeszcze zakrywała. Naprawdę, no powiem szczerze, no naprawdę, dla mnie to jest takie upodlenie się, wręcz takie upokarzanie siebie samego po prostu. Bardzo jest mi przykro, że kobiety w tym wieku tak bardzo się nie szanują, a później takie kobiety, które siebie samą nie szanują, mają pretensje, że to mężczyźni ich nie szanują, że tylko ich wykorzystali, do łóżka zaciągnęli, że po prostu na nie jakoś tak nieczysto spojrzeli, jakiś głupi tekst dali i wiecie, rzucili, no wiecie, tak jak ci często mężczyźni na budowie, ej, panienka, ale masz fajne 4 litery. No wybaczcie, ale ja nigdy nie miałam takiej sytuacji, dlatego że ja zawsze normalnie się ubieram. Czasami wręcz ubierałem się, no widzicie, ja teraz mam po prostu dresy. I czuję się dalej atrakcyjna i czuję się dalej pociągająca nawet dla samej siebie. Tylko chodzi tutaj o taki pociąg normalny, a nie taki, o niech każda na mnie patrzy, jaka ja to jestem sexy.
Wiecie, o co chodzi, bo to naprawdę już jest po prostu brak skromności, też jest nie okej. Okay. Naprawdę, my mamy znać swoją wartość, kobiety mają znać swoją wartość, mają uważać się za piękne, ale nie mają promować nieczystości w mediach. Pamiętajcie, że też wstawianie takich zdjęć wyuzdanych do internetu również jest grzechem. To o tym się nie mówi. Ja wiem, że o tym się nie mówi, o tym nawet księża nie mówią, bo księża zajmują się czasami najważniejszymi sprawami. Ale to ja wam tutaj jako Najka powiem. To jest wyuzdanie i to jest nieczystość. To podlega pod przekazanie szóste, czyli nie cudzołóż. My też, kobiety, jesteśmy odpowiedzialne za to, jak się ubieramy. Jeśli ktoś na nas nieczysto spojrzy, bo my mieliśmy cztery litery i tutaj coś u góry na wierzchu, to też jesteśmy za to odpowiedzialne, żeby po prostu ubrałyśmy się nieskromnie. W ogóle jeszcze taka ostatnia rzecz. Ja się dziwię, że takie osoby mnie obserwują. Dziwię się. Ja mam nadzieję, że kiedyś w dowolnym momencie życia oni sobie wspomną. Matko jedyna, kiedyś była taka Najka wariatka w internecie, co gadała o tym, że to jest nieczystość, że to jest grzech. Chyba jej czasami muszę posłuchać. Mam taką nadzieję. Ksiądz Pawlikiewicz też właśnie o tym mówi, że może teraz uważają nas za wariatów, ale może kiedyś w dowolnym momencie naszego życia oni sobie o nas wspomną i jednak wezmą z nas przykład. Taką mam nadzieję, o to będę się modlić. Też bardzo proszę o modlitwę za mnie. Pamiętajcie, że można wspierać ten kanał i za to są również bonusy. Tam musicie sobie posprawdzać, co jest jakim bonusem. Także no. Także ja dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie z lasu. Pamiętajcie, żeby wychodzić na dwór, dopóki jest jeszcze ciepło. Buziaki, pa!